medyczne, na której chodzimy na przykład do pracowni chemicznej, gdzie mamy różne doświadczenia, które są bardzo ciekawe moim zdaniem. Na przykład z biologii też mamy zajęcia medyczne, gdzie omawiamy człowieka, mamy różne, tam pani pokazywała nam szkielet i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Uczycie się anatomii, tak? Tak, dokładnie. Uczycie się anatomii, uczycie się różnych takich biologicznych kierunków, to znaczy w tych kierunkach się kształcicie i na koniec jesteście przygotowani, chłopcy chodzą też do tej klasy? Tak, ale jest ich dosyć bardzo mało, bo nasza klasa obejmuje... Sfeminizowana jest. Tak, około 26 osób, a chłopaków jest 5. No zawsze coś. No tak. To będą pielęgniarze, tak, z tych chłopaków w przyszłości, albo lekarze, no nie wiadomo, jakie studia skończą, tak? Tak. Ale ta szkoła przygotowuje was do studiów medycznych, tak? Dokładnie. Czyli? Pomorski Uniwersytet Medyczny, czy też inne szkoły, niekoniecznie musi to być medycyna, prawda? Dokładnie, no po klasie medycznej może naprawdę wiele kierunków pójść na studia. Na przykład ja po maturze chciałabym pójść na kryminologię. O! Tak, i bardzo mnie to ciekawi, dlatego też wybrałam klasę medyczną, bo stwierdziłam, że po tym kierunku naprawdę mam wiele możliwości. No tak, czyli co? Nie życzę sukcesów, bo one na pewno przyjdą. A tak ogólnie wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Śmietnik artystyczny. W tym miejscu zachęcają do wystąpienia w kierunku technik hotelarstwa. Kucha się cukierki. Gimnazjum Polskie. Skitali się ganze cejec. Gimnazjum Polsko-Niemieckie w Legnicy. Pytam jednej z uczennic. Zosiu, możesz nam powiedzieć, jesteś uczennicą tego gimnazjum, tak? Jestem uczennicą, tak. Mieszkasz w Policach? Nie mieszkam, mieszkam w Niemczech. A w Niemczech, tak? I co o tym gimnazjum chcesz powiedzieć? Tym, którzy ewentualnie mieliby przystąpić do nauki. Ja uważam, że to jest naprawdę dobra możliwość jako osoba, która dalej mieszka w Polsce i dalej się uczy normalnie w polskiej szkole, dobrze się porozumiewać w języku niemieckim i też zdawać niemiecką maturę, która na dużo pozwala. Tak, to wszystko, co chciałabyś powiedzieć na temat wielkości tej szkoły. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Tutaj mamy kącik doradztwa zawodowego, tak? Dziękuję bardzo za zaproszenie. A w czym się pani tutaj zajmuje jako doradca zawodowy? Aha, czyli pani sprawdza zdolności takiego człowieka, młodego człowieka, który chce tutaj i doradza mu, w jakim kierunku powinien się dalej kształcić. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Udajemy się na strzelnicę. Na samą górę, tak? Jesteśmy na wirtualnej strzelnicy w ramach otwartego dnia w Zespole Szkół im. Grasiewicza. Rozmawiam z kim rozmawiamy. Rafał Marszałek prowadzi tutaj takie krótkie szkolenie ze strzelania. Proszę powiedz nam, jak to wszystko wygląda, to jest strzelnica wirtualna. Tak, to jest strzelnica laserowa. Podrzutu tutaj nie ma. Można ustawiać różne odległości, różne modele tarcz. Zależnie od typu strzelania można też różne scenariusze ustawić, różne tła. I tutaj można sobie po prostu popróbować, jak to będzie, jeżeli się ewentualnie wybierze kierunek wojskowy, tak? Tak. Wtedy na tym kierunku uczysz się na tym kierunku, tak? Tak, trzeci rok, tak? Ostatni czy? Jeszcze czwarta klasa. A, jeszcze czwarty. Więc powiedz, czego się nauczyłeś na tym kierunku wojskowym? Obsługi broni, rozbierania, składania, dużo danych technicznych o broni, o pojazdach opancerzonych, taktyki zielonej, czyli na terenie,
taktyki czarnej, czyli w pomieszczeniach zamkniętych. Ogólnie tego wszystkiego, co się wiąże z wojskowością, tak? A czy planujesz swoją przyszłość właśnie związać z wojskiem? Tak, planuję pójść na studia wojskowe i później do armii. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.